Chwała Bogu, że Pan nas tak daje, że wydobywa człowieka z różnych życiowych wydarzeń, burz życiowych, tragedii życiowych, aby postawić człowieka w takim nowym miejscu, miejscu wspaniałej chwały, aby człowiek mógł w tym miejscu przebywać i mógł się rozwijać w całkowicie nowych warunkach, z nowym sposobem myślenia, mówienia, decyzji, wyborów. Bóg nie tylko posłał swego Syna, żeby pokazać nam, jaki jest, ale też posłał Go po to, żeby pokazać nam, co z nami chce zrobić, ku czemu chce nas poprowadzić, co chce z nami osiągnąć. I to jest dla nas coś pięknego, że skoro Bóg, który stworzył niebo i ziemię, mówi o tym, co On zamierza z nami zrobić, a wiemy, że jest wszechmogący, a więc zdajemy sobie sprawę, że dla nas jest to sprawą teraz najważniejszą, należeć do Niego i dziękować Mu za każde Jego wykonanie, wykonane działanie wobec każdego z nas, za każde Jego słowo, za każdą chwilę, w której On ma dostęp do nas i może wykonać to, co jest potrzebne, abyśmy my mogli być z Nim, należeć do Niego. A więc On chce zupełnie zmienić nasz sposób myślenia. To jest bardzo ważne, co my myślimy, o czym myślimy. Zwróćcie uwagę, że zło, które się pojawiło na ziemi, ono nabiera coraz większej siły przebicia i ludzie coraz więcej i więcej mówią o złu. Człowiek coraz mniej świadomy jest, że w sumie to zło właśnie odbiera człowiekowi czas, który mógłby spędzić na myśleniu o dobru. Diabeł perfidnie atakuje człowieka i dlatego próbuje ukraść go z czasów pięknego, czystego myślenia. Przez różne wydarzenia, przez różne rzeczy diabeł próbuje człowieka w jego umyśle pokierować w kierunku czegoś złego. Tu się coś złego wydarzyło, tam się coś złego wydarzyło, tam coś złego powiedziano, tam ktoś na kogoś coś tam. Żeby człowiek nieustannie w swoim umyśle miał coś złego, coś, co będzie odciągać ten umysł od piękna Chrystusa. Diabeł wie, o co walczy. Wie, że jeśli człowiek będzie myślał o złu i myślał o złu, to w końcu ten człowiek nie będzie miał czasu myśleć o dobrym. Nie można w jednym czasie myśleć o złym i o dobrym. Jeśli myślimy o złym, w tym momencie już nie myślimy o dobrym. I kiedy myślimy długo o złym, wtedy długo nie myślimy o dobrym. A więc jeśli długo myślimy o złym i długo nie myślimy o dobrym, nasz umysł jest coraz bardziej skażony złem. I diabeł wie, że im dłużej utrzyma nas przy złu, tym więcej oddzieli nas od dobra. A to jest dla niego szansa, że my w końcu nie będziemy umieli myśleć o dobrym, tylko wszędzie będziemy myśleć o złym. Jeśli my będziemy wszędzie myśleć o złym, to my będziemy jak ten złodziej, który wszystkich podejrzewał, to dokładnie o to samo. Że wszyscy to są złodzieje, którzy chcą okraść go. I będzie się pilnować przed wszystkimi ludźmi i będzie trzymać ludzi na dystans, dlatego że będzie się bać tego, co sam robi. A więc diabłu chodzi o to, żebyśmy w ten sposób tak to pojmowali. I żebyśmy w swoim umyśle, nawet kiedy się modlimy do Boga, nie mieli wzniosłych, świętych myśli. Tylko żeby nas te złe myśli trzymały gdzieś tam w oddaleniu od Boga i żebyśmy nawet nie mieli swobody myśleć o Bogu jako o naszym Ojcu. Żeby to był jakiś Bóg, który tylko wymaga i wymaga, wymaga, nic nie robiąc w tym kierunku, żeby obdarzyć nas tym wspaniałym myśleniem swego Syna. A więc nawet diabeł próbuje ingerować w modlitwy, próbuje ingerować w głoszone słowo, próbuje ingerować, kiedy czytamy Biblię, że raczej szukamy i patrzymy w złym kierunku, a nie w dobrym kierunku. A więc jak potężną bitwę toczy diabeł po to, żeby człowiek na ziemi, nawet wierzący człowiek, nie był świadomy tego, co ma. To jest złodziej. On ci może nie zabiera z kieszeni czegoś tam namacalnego, ale zabiera ci o wiele więcej. Zabiera ci radość.
radość zbawienia, radość należenia do Boga. Radość, o której mówił Zbawiciel, że chce, żeby ona była we wszystkich Jego uczniach. Zaczynasz chodzić i nawet we własnym domu nie umiesz śpiewać Panu. Chodzisz i myślisz o czymś złym. Myślisz o złu tego, o złu tamtym. Chodzisz w końcu i człowiek, wiecie, kiedy człowiek dużo myśli o złym, to wciąż szuka jakieś zajęcia, żeby ten umysł mu odpoczął. Więc szuka jakiejś roboty, pracy. A to zrobić coś w polu, a to zrobić coś w domu, a to zrobić gdzieś tam, a pojechać do sklepu, a czymś się zająć. Bo człowiek chce umknąć gdzieś od tych rzeczy, ale znowuż nie umyka w dobrym kierunku. Znowuż diabeł tego człowieka jeszcze więcej skrępowuje. Bo człowiek nie przychodzi do Boga, który może uwolnić, tylko znowuż dalej idzie w kierunku, który niby wyswobadza, bo zajmuje się, o, to mi się podoba, tym się zajmę, niby zajmuje się już czymś dobrym. O, zapomniałem już o tej nawet tej złości na tego kogoś, ale czym się zająłem? Znowuż, zająłem się traceniem czasu, który mógłbym spędzić z Bogiem. A więc diabeł, ratując człowieka, tak naprawdę go niszczy jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Oddziela i przez pracę, i przez myślenie, przez plany, oddziela od Boga. Bóg dobrze wie, co diabeł chce zrobić. Bóg zna wszystkie zamysły diabła. Żaden zamysł diabelski nie jest przed Bogiem zakryty. I Bóg dlatego posyła nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby nas uwolnić od tej władzy. Uwolnić nas od władzy nad naszym umysłem diabła. I dlatego chrześcijanie muszą być przemienieni w duchu umysłu swego. My musimy mieć odnowiony umysł. Uwolniony od starego myślenia. To te stare myśli powodują to, że my się ranimy, że my odzywamy się do siebie w zły sposób, że robimy coś, żeby kogoś dotknąć, ale w negatywny sposób, bo może nie umiemy cierpieć jego zadowolenia. Rozumiecie? Czasami wierzący ludzie robią obrzydliwą rzecz tylko dlatego, że nie umieją ścierpieć, że ten drugi cieszy się, że ta druga osoba się cieszy. To jest stary sposób myślenia. Dla nas powinno być to radością, kiedy widzimy drugą osobę radującą się w Panu, a nie myśleć sobie, dlaczego ty się radujesz, a ja nie. Rozumiecie, łatwiej jest odebrać komuś radość, niż ją dać, prawda? Mówisz o dobrych rzeczach i widzisz, człowiek jest zakłopotany, nie wie, jak sobie w tych dobrych rzeczach poradzić, bo ma tyle kłopotów różnych. Ale wystarczy powiedzieć złośliwe słowo. Zrobić coś złego. Już możesz człowieka ograbić z jego radości. Już ten człowiek może być dotknięty i zaczyna myśleć, o co ci chodzi. I zaczyna diabeł go prowadzić. Na pewno ma to i tamto. Rozumiecie, diabeł szuka złapania człowieka na coś, żeby człowieka zacząć pociągać w swoją stronę. Jakże często nieuważne dzieci Boże pozwalają diabłu używać się ku temu, żeby odciągnąć kogoś od Boga. Jak bardzo jest ważne to, o czym my myślimy. Żyjemy na ziemi, w której jest pełno złych myśli. Zwróćcie uwagę, że musi to być bardzo ważna sprawa, skoro apostołowie zajęli się tą sprawą i mówili, nie myślcie o złym, myślcie o tym, co dobre. Myślcie o tym, co w górze. Szukajcie tego, co w górze. Powieście Bogu swoje troski, a On ziści wasze zamiary. Złóżcie na Pana swój ciężar, a On wam da pokój, który przewyższa, co? Co przewyższa? Wasz rozum. Jak ważny jest nasz umysł, nasz rozum. W co my myślimy? Dlaczego my tak myślimy? Diabeł chce koniecznie nas pociągać w swoim kierunku codziennie. Już nawet jak się budzisz, już diabeł czeka, żeby cię pociągnąć. A czasami już nie musi czekać, bo już ma w tobie włożony swój układ pomysłów. I ty już się budzisz z jego pomysłami. Wtedy on jest już jeszcze bardziej spokojny. Ale kiedy się budzisz z pomysłami Bożymi, wtedy on na pewno tam czeka już, żeby ci te pomysły skierować gdzie indziej, żeby odwrócić cię od tych dobrych myśli do złych myśli. I wtedy co masz zrobić? Masz dać mu. Masz mieć świadomość, że diabeł jest twoim wrogiem, nie przyjacielem, ale wrogiem.
I nawet kiedy Ci mówi myśli, które by wskazywały, że są za Tobą, one są przeciwko Tobie. Bo one rozbudowują bazę niechęci do kogoś drugiego, do brata, do siostry. I człowiek już nie umie być tak jak Chrystus. A jeśli już nie możemy być jak Chrystus, to znaczy, że już jesteśmy oszukani, zjedzeni, ograbieni z tej chwały, która przyszła do nas w Chrystusie. Diabeł osiąga swój cel. Jeżeli wierzący ludzie nie mogą być coraz bardziej podobni do Chrystusa, to znaczy, że diabeł ich odwodzi od Chrystusa i czyni ich coraz bardziej podobnymi do siebie. Oni się stają opryskliwi, niechętni, zawistni, długo pamiętający, gdy ktoś zrobił coś przeciwko nim złego. To jest diabeł. On jest pamięcią. To już nie jest Duch Święty. Zwróćcie uwagę, że Słowo Boże mówi do nas, że mamy pamiętać to wszystko przez Ducha Świętego. A Duch Święty nie pozwoli, żeby coś fałszywego było w nas. Ale jeżeli będziemy pamiętać to przez diabła, to będziemy mieli pełno różnych pomysłów w głowie swojej. I te pomysły będą nam zabierać wiele wspaniałych rzeczy. Nawet w modlitwie z Bogiem będą nam zabierać uroczyste spotkania ze świętym Bogiem. W rozmowach między braćmi i siostrami będą nam odbierać radość spotkania się. Podczas gdy będziemy szli do pracy, będą nam odbierać spokój, że my jesteśmy tam z Panem. Będą nas ścigać, gonić, jak żołnierze armii przeciwników, którzy będą chcieli nas znękać każdego dnia, żebyśmy byli znękani, pobici i żebyśmy tylko jęczeli na tej ziemi. Jak to źle być chrześcijaninem czy chrześcijanką. Ileż to Bóg na nas obowiązków złożył. My i tak mamy już dosyć ciężaru. Rozumiecie, diabeł to wtedy zaczyna już jeszcze... Zaczyna wtedy mówić człowieku i coraz więcej tych słów pojawia się w człowieku. A zwróćcie uwagę, że bardzo mało pojawia się tych słów, które pokazałyby, przecież to Ty jesteś winien tego stanu, czy winna, bo Chrystus nigdy tego nie zrobił. A Ty nie masz żyć dzięki swojej siły ani mocy, ale dzięki Jezusowi. Więc chrześcijaństwo nie polega na tym, że stary człowiek żyje po chrześcijańsku, tylko że Chrystus żyje w nas, tak jak żył na ziemi. I dlatego nie wolno nam dopuszczać diabła bliżej niż na odległość naszej wiary w Chrystusa. On nie może przejść poza tą wiarę i być między nami a wiarą w Chrystusa, bo wtedy on będzie nas okłamywał i zwodził i uderzał swoimi strzałami diabelskimi, a one będą docierać bardzo szybko i bardzo sprawnie będą nasz humor obracać tak, jak diabeł chce. To będziemy zadowoleni z rzeczy diabelskich, albo będziemy się smucić czymś, czym nie powinniśmy się smucić. Zawsze to nie będzie to, co przyniósł nam Chrystus. A więc jest ważne to, żeby Chrystus był tym, na którym my dzisiaj budujemy, na którym my dzisiaj się opieramy z całą stanowczością, bez pozwolenia sobie na to, żeby oprzeć się na diable. Wiecie, diabeł będzie was atakował różnymi rzeczami. Każdego z nas. A to, że niesprawiedliwości ludzie okazują, są niesprawiedliwi wobec ciebie. Nie cenią ciebie, że ty tyle życia poświęcasz dla nich. Oni ci za to odpłacają tak lekko, tak sobie łatwo im przychodzi coś. Diabeł ci będzie mówił, zobacz. Kiedy to słyszysz, to jest na pewno diabeł. To jest na pewno diabeł. Bo Jezus nigdy tak by ci nie powiedział. Jezus raczej mówi o czymś innym. O zwycięstwie. O ciągłym zwycięstwie. W umysłach naszych, w sercach naszych. Zobacz, że już nieraz mówiliśmy sobie o tym, że od tego, co myślimy, zależy, jak inni ludzie z nas skorzystają. Bo jeśli my myślimy źle, to oni będą dostawać zło od nas. Jeśli my myślimy dobrze, to oni będą dostawać dobro od nas. Ja nie mówię o pozytywnym myśleniu, ja mówię o Bożym myśleniu, o myślach Chrystusa, które mieszkają w czystym domu, napełniając ten dom chwałą, uwielbieniem. I będziemy chcieli zajrzeć do listu do Efezjan, pierwszego rozdziału. Niech Pan będzie z nami i niech On pomoże nam, abyśmy w światłości Jego obecności widzieli to, co mamy widzieć.
i odwracali oczy od tego, czego nie mamy widzieć, na co nie mamy patrzeć. Słowo Boże mówi, kto odwróci oczy od patrzenia na zło. Po co? Żeby patrzeć na dobro. Ten będzie mieszkać w domu Bożym. I w tym pierwszym rozdziale 15 wiersza czytamy te słowa. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Piękna rzecz, wiara, miłość. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. O co mi jeszcze chodzi więc? Mają wiarę, miłość. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jaka więc jest nadzieja, do której nas powołał? Ludzie mówią w bardzo krótki sposób, wierzący, miłujący ludzie mówią, no tak, Jezus, to jest nasza nadzieja przecież. A więc dlaczego apostoł Paweł sięgać chce głębiej niż tylko świadomość? Aby było objawienie tej nadziei. Dlaczego on wie, że nawet ta świadomość jest za krótka? Bo wielu ludzi mówi, tak, Jezus Chrystus był na ziemi, tak, Jezus umarł na krzyżu i zwrócił uwagę, jak żyją. Mają świadomość, ale to nic z nimi specjalnie nie robi. A więc Paweł wie, że ludzie potrzebują mieć objawienie. Objawienie tej nadziei, do której nas powołał. To jest właśnie to bezpieczne miejsce każdego nawróconego człowieka. To jest to miejsce, w które diabeł nie może przejść swobodnie. Musi stać na zewnątrz. To jest nasze schronienie przed tym, co on chciałby z nami zrobić. Jeśli byśmy wzięli nadzieję jako nadzieję tylko, no ja mam nadzieję na to, że wrócę do domu. Stąd. Mam nadzieję, że przyjedziemy bezpiecznie i wrócę bezpiecznie do domu. No dobrze, że mam taką nadzieję, no bo wtedy nie wyruszałbym z powrotem, gdybym jej nie miał. Gdybym nie miał nadziei, że wrócimy z powrotem do domu bezpiecznie, nie ruszyłbym się stąd. No więc mam nadzieję, ale czy to jest zbawcza nadzieja? Ludzie mają nadzieję, że Chrystus jest Synem Bożym i że On daje im zbawienie. Ale czy oni przez to są zbawieni? Jaka to musi być nadzieja, która nie zawodzi? Nigdy nie zawodzi. Może na chwilę sięgniemy do listu do Kolosan, pierwszego rozdziału. Od 24 wiersza będę czytał. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. A więc to nie jest tylko słowo nadzieja, ale to jest Chrystus. A więc czy Chrystus może w czymś cię zawieść? Czy w Chrystusie jest jakaś ułomność, która staje się niewiadomą dla ciebie? Czy to jest słowo, mam nadzieję dojść do wieczności? Czy Chrystus jest moją nadzieją, że jestem już w wieczności? Zobaczcie, jak Paweł, czy wszyscy apostołowie pielgrzymowali, czy oni sobie myśleli, mniemali, że dojdą do wieczności, czy oni już siebie widzieli w wieczności w Chrystusie. Przecież pisał Paweł też w liście do Efezjan, my już tam zasiedliśmy w Nim na tronie chwały. A więc jaka jest nasza nadzieja?
Wiecie, ja spodziewam się jeszcze żyć tutaj 20 lat. Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli żyć jeszcze tu 20 lat, tak? Więc zdrowie jest moją nadzieją, że będę żył 20 lat, bo dzisiaj czuję się dobrze. A jutro? Wiecie, jestem tak zdrowy, krzepki, wydać, że jeszcze długo pożyję na ziemi. Czy to jest pewna rzecz? Nie, to jest niepewna rzecz. Można skończyć w wypadku, może raptem pęknąć żyłka, no cokolwiek się może zdarzyć. I zdrowy człowiek raptem zakończył swoją wędrówkę. Ale czy w Chrystusie można stracić wieczność? Czy można stracić zdrowie w Chrystusie? Czy można stracić połączenie z Ojcem w Chrystusie? Czy można stracić cokolwiek z tego, co Ojciec dał nam w Chrystusie? Czy można źle myśleć w Chrystusie? Czy można mieć złe plany w Chrystusie? Czy można się pomylić, idąc tą drogą? Nie. W Chrystusie nie ma takiej możliwości. Ta możliwość jest tylko wtedy, kiedy odwrócimy oczy od Chrystusa. A więc jaka to jest nasza nadzieja? To jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. To jest Chrystus jest naszą nadzieją. To nie jest tylko słowo. Gdybyśmy wzięli słowo nadzieja Chrystus. Nadzieja Chrystus. Nadzieja ma na imię Chrystus. W ten sposób. A więc nasza nadzieja ma imię. I to jest Chrystus, który nigdy nie zawodzi, nikogo nigdy nie zawiódł. Chwała Bogu. A więc masz nadzieję, która jest niezniszczalna, która sięga aż poza zasłonę. I to jest Chrystus. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek może powiedzieć, że zawiódł się na Nim? Nigdy, przez całą wieczność, nie pojawi się taki człowiek, który by powiedział: miałem w Nim nadzieję i się zawiodłem. Ale jeśli człowiek miał nadzieję w swojej nadziei, tak jak miał wiarę w swojej wierze, tak jak miał miłość w swojej miłości, tak jak miał ufność w swojej ufności, że to nie był Chrystus, to była ufność człowieka, nadzieja człowieka, miłość człowieka, ludzka, nasza. Mamy ludzką ufność, ludzką wiarę, ludzką nadzieję. Ale ona nie jest skałą. Skałą jest tylko Chrystus i ta nadzieja, którą jest Chrystus, ona nigdy nikogo nie zawiodła i nie zawiedzie. A więc mamy Chrystusa, pewnego Chrystusa, Bożego Syna. Chrystus powiedział, kogo ja wyswobodzę, ten będzie wolnym, a kogo ja uczynię wolnym, ten będzie synem czy córką, a kto jest synem, córką, ten będzie mieszkać w domu Ojca. Zobacz, jaką dzisiaj masz możliwość przychodzić do domu Ojca. Chwała Bogu. Wiecie, kiedy człowiek przychodzi w Chrystusie przed oblicze Ojca, ten człowiek ma szczęśliwe myśli, jest zadowolony, jest szczęśliwy, jest w domu Ojca, dlatego że Jego, Chrystus, nadzieja jest w domu Ojca. My nie mamy nadziei, że będziemy w domu Ojca, my nie myślimy sobie, o czy ja mogę wejść do domu Ojca, przez Chrystusa, przez Jego krew już tam jesteśmy. Mamy prawo być w domu Ojca zawsze. To jest nasz Chrystus, to jest nasza nadzieja. Wiecie, ludzie, kiedy opierają się na nadziei, którą wytwarza diabeł nam, to my mamy wątpliwości, niepewności, my wcale się borykamy i nie umiemy być w domu Ojca tak jak Chrystus. My się zachowujemy jak niewolnicy, którzy są niepewni i zastanawiają się cały czas, kiedy w końcu ten właściciel tego domu nas wypędzi stamtąd. Ale kiedy Chrystus jest tym, który napełnia nas sobą, wtedy my jesteśmy Bożymi dziećmi. A gdy jesteśmy napełnieni nadzieją Chrystusem, wtedy my jesteśmy w domu Ojca już zawsze. Bo Chrystus czyni nas wolnymi. Ale zwróć uwagę, o co może chodzić wtedy diabłu. Kiedy on odbierze nam prawdę, którą jest Chrystus, w to miejsce wkładając swoje kłamstwo, które skupi się na nas
i będzie chciał z nas wykrzesać wiarę, z nas nadzieję, z nas pewność zbawienia, to wtedy uda mu się, że my puścimy Chrystusa i złapiemy się siebie, a wtedy on już ma sposobność, jak nas powalić, pokonać i zrobić z nas nędznych chrześcijan, którzy potrafią się tylko kłócić, mieć waśnie, nastawienia, złośliwe pomysły, pychę, dumę, arogancję i mówić o sobie, że są dziećmi Boga. Diabeł bardzo lubi, jak tak ludzie mówią, żyjąc w jego pułapce. Bardzo lubi, kiedy mówią, że tak właśnie wyglądają dzieci Boga. Złośliwe, zajęte tylko sobą, nie mające o sobie wzniośle. Kiedy napełnia nas Chrystus, napełnia nas zupełnie coś innego. O, chwała Bogu, że jest Chrystus, jest prawdziwa nadzieja, która nie rozchwiana jest ani troszeczkę. Nie śmiałbym, ani ty nie śmiej polegać na sobie w tak ważnej sprawie. Chrystus wszystkim w nas. Wróćmy do tego listu do Efezjan. Otwórzmy sobie drugi rozdział od 11 wiersza. Trochę wspomnień, ale takich wspomnień, które prowadzą do dobrych rzeczy. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Bez czego więc byliśmy? Bez kogo? Bez Chrystusa, ale też i bez nadziei. Dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Tacy byliśmy. Bieda totalna. Stan nasz to ruina, w której przechadzał się diabeł i śmiał się z naszego człowieczeństwa. Szydził sobie każdej chwili. Wy jesteście ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. Wy jesteście kreaturą, która myśli o sobie, że jesteście kimś wielkim, kimś znaczącym. Oto w was ja, inaczej diabeł mówi, wkładam w was swój sposób myślenia i wy musicie tak myśleć. Musicie się cieszyć z tego, co ukradniecie, a smucić, kiedy wam coś ukradli. A więc stan nasz był bardzo nędzny i diabeł mówił do nas tak dużo i myśmy tak łatwo go słuchali. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Jakież potężne słowa teraz pisze apostoł. Wy, którzy byliście daleko, oddaleni na odległość waszych grzechów od Boga, bez nadziei i bez Boga. Oto staliście się Mu bliscy. Przez co staliśmy się bliscy Jezusowi, Ojcu? Przez krew Jego Syna. Czyż nie jest to potęga i majestat tej nadziei? Chrystus w nas? Blisko Boga. My, którzy byliśmy daleko, staliśmy się bliscy Bogu przez krew Jego Syna. A więc Bóg zapłacił tą cenę, żeby nas oddalić od diabła, a przybliżyć do siebie. Ponieważ Bóg jest święty, nie mógłby mieć z nami społeczności z powodu naszych grzechów. Bóg zapłacił za nasze grzechy krwią swego Syna, by móc nas mieć blisko siebie. Po co? Żebyśmy mogli już myśleć jak Bóg. Żeby myśli Boga były w nas. Myśli, które przyniósł nam z nieba Chrystus Jezus. Dlatego mamy być myśli Chrystusowej. Mamy myśleć o tym, co w górze już. Myśl o tym, co w górze. Żyjąc tu na ziemi, chociaż żyjemy tu nadal i na różne rzeczy napotykamy, myślmy w ten sposób, żeby te rzeczy nie zdobyły naszego serca, żeby nie zdobyły naszego umysłu, żeby nie odwiodły nas od Chrystusa, bez którego my jesteśmy znowuż nędzni, bez nadziei. I bez Boga na tym świecie. Kto ma Chrystusa, ten ma nadzieję. Ten ma życie. I co dalej?
albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Powiedzmy, był taki czas tutaj w Niemczech, kiedy był mur, który rozdzielał ten naród na dwie części. Były Niemcy federalne i demokratyczne. I ten mur rozdzielał gdzieś ten narody, ten naród na dwie części. Ale był taki dzień, kiedy ten mur został zburzony. I ci ludzie z tych dwóch stron mogli sobie podejść do siebie i podać rękę. Chwała Bogu! My sobie możemy teraz podawać rękę. Byliśmy wrogami z siebie nawzajem. Żyliśmy w nędzy i rozpaczy, podzieleni przez diabła, oddzieleni takimi murami od siebie nawzajem. I jeszcze żeśmy pomagali diabłu je budować. A Jezus zburzył wszelki mur nieprzyjaźni. I możemy być sobie przyjaciółmi. Czyż to nie zmienia sposobu myślenia? Czyż to nie daje nam swobody bycia ze sobą na innych warunkach? Już nie przez jakieś mury nieprzyjaźni, ale przez połączenie w Chrystusie, oczyszczenie Jego krwią. Ty i ja, od naszego sposobu patrzenia na siebie w ogóle. Diabeł jest oskarżycielem braci naszych, a Jezus wstawia się za nami przed obliczem Ojca. A krew Jego silniej o tym ogłasza niż oskarżenia diabła. On zniósł zakon przykazań i przepisów. Zobacz to. Kto nie wypełni chociaż jednego, winien jest wszystkiego. Gdyby zostawił nas z wiedzą o nim, ale dalej mielibyśmy to wykonywać, co byśmy zrobili? Dalej byśmy mieli wykonywać te przykazania, te przepisy. Co, wszyscy byśmy pojechali tam, do Jerozolimy, do tych terenów, żeby być narodem Boga? Ale On to znosi. Znosi to, co dostał tamten naród, aby chodzić przed Bożym obliczem w ten sposób. I czyni pokój, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I teraz spojrzyjmy na nowego człowieka. Nowy człowiek to Chrystus, a więc jacy to są ludzie? Jacy my wobec siebie możemy być, gdy Jezus mieszka w nas? Nadzieja mieszka w nas. Nadzieja na wszelkie dobre chwile tu na ziemi i na całą wieczność z Bogiem. Jak my chodzimy wtedy po tej ziemi? O czym myślimy wtedy? Jak chodził Jezus i o czym On myślał? Czy chodził w złych humorach? I mówił, dzisiaj do mnie się nie zbliżajcie, dzisiaj nie mam humoru. Czy zawsze miał otwarte, litował się nad tymi ludźmi, nawet jak był zmęczony, ulitował się nad widząc ich potrzebę. Wyszedł naprzeciw nich. Nadzieja nie zawodzi, nigdy nie zawodzi. Każdy, który chce Jezusa, na pewno go będzie mieć, ponieważ On właśnie po to przyszedł. A więc jak my bardzo potrzebujemy myśleć o Nim, w taki sposób, jak Duch Święty przyszedł go uwielbić, aby być odnowieni w duchu umysłu swego i myśleć o Chrystusie w taki sposób, żeby te myśli zajęły nam całe nasze życie ziemskie. Myślcie o Chrystusie, o dobrym, wspaniałym pasterzu, o miłosiernym królu, który gotowy był życie swoje położyć za wszystkich poddanych swoich, żeby ich uwolnić z niewoli, w której oni żyli wcześniej. Gdy myślimy o Chrystusie i miłujemy Chrystusa coraz bardziej, nasz umysł jest chroniony. On jest napełniony pełną, wspaniałą ochroną. Niech Pan nas napełnia tym, żebyśmy byli napełnieni każdą Jego myślą. Coraz więcej, więcej i więcej. Więcej i więcej i więcej. Coraz więcej i więcej Chrystusa. I co dalej? I tego nowego człowieka z tym odnowionym umysłem, napełnionym myślami Bożymi i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Widzicie, skąd nieprzyjaźnie są między ludźmi wierzącymi? To jest z ich winy.
Nieprzyjaźń nie jest wynikiem pracy Chrystusa. On nie przyszedł przynieść nieprzyjaźń. Może przyniósł nieprzyjaźń, ale między nami a diabłem. Ale nie między nami ludźmi. A więc kiedy pojawia się nieprzyjaźń, to nie jest na pewno Chrystus. A tym bardziej z Bogiem. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Czyż to nie jest potęga, wspaniałość tego, co mamy w Chrystusie, naszej nadziei? Dostęp do Boga. Przecież myśmy byli oddaleni od Boga. Wiecie, mówię o takich skarbach, ale umysł ludzki tego nie przyswaja. Musi być Duch Boży, który te skarby przynosi do tego umysłu ludzkiego i człowiek jest pod takim wrażeniem Chrystusa, że nie może już normalnie żyć tu. Już by chciał być z tym Panem jak najszybciej, ale wie, że tu musi jeszcze na ziemi żyć dla Jego chwały i będzie to zbawienie przeoblekało nasz umysł. I będzie nas napełniał Chrystus, abyśmy mogli myśleć o tym, co dobre, miłe i pożyteczne. Wiecie, jak my potrzebujemy, aby Chrystus mieszkał w nas, jako nasza nadzieja, i żebyśmy sobie mogli dać dobro, już nie zło. Żebyśmy nawet nie chcieli, nie myśleli sobie czynić do coś złego. A jeśli by to się wyrwało gdzieś z tego ciała bez naszego udziału, to natychmiast to skończymy i nie pozwolimy, żeby diabeł władał nami. Jak ważne jest umieć się radować Panu i to zawsze. Więc jesteśmy, tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wiecie, pomyślmy sobie, my dzisiaj jesteśmy w domu Ojca naszego. Co prawda fizycznie jeszcze tam pielgrzymujemy, ale my już tam jesteśmy. My idziemy tam, gdzie jesteśmy. Ja nie idę do miejsca, w którym nie wiem, czy jestem. Ja tam jestem, dlatego tam idę. Bo jestem pewny tego, że jestem tam w Chrystusie. Gdybym nie był pewny, to nie znałbym wyników, ale mój wynik jest znany. Chrystus jest moim wynikiem. On jest gwarantem mojej pewności, że ja już tam jestem. I dopóki On jest gwarantem, dopóty ja mam prawo tam iść. Jeśli ja nie mam, że ja tam dojdę według własnego sposobu myślenia czy działania, to jest moje domniemanie. Ja domniemywam, że dojadę bezpiecznie do Gdańska, co już mówiłem. Ale ja wcale nie muszę dojechać bezpiecznie do Gdańska. Ale jeśli Chrystus jest w Gdańsku i ja, On tam jest i ja tam będę, no to ja jestem bezpieczny. Choćby wszystkie smoki i wszystko wylazło, i tak tam dotrę. Skoro Pawłowi powiedział, przez cesarzem stanąć musisz, statek mógł się topić, wszystko mogło być. Oni tak tam staną. Bo to było słowo Chrystusa. Na słowo Chrystusa Piotr wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. Jego umysł został zmieniony totalnie, bo my myśląc normalnie byśmy nie wyszli, bo byśmy wiedzieli, że zaraz utoniemy. A więc umysł musiał być zmieniony, że Piotr mógł pomyśleć, że może iść po wodzie. Ale kiedy odwrócił oczy od Chrystusa, umysł wrócił do rozumu swego starego i już się przestraszył. I wtedy zaczął się kłopot. A więc diabeł wie, że jeśli odwróci nasze oczy, nasze myślenie od Chrystusa, wtedy jest szansa, że nas zacznie straszyć i zacznie wywoływać złe rzeczy. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Tak myśmy. Staliśmy się budowniczymi, staliśmy się udziałowcami wspaniałej budowy. Tak myśmy. To jest piękna budowa. Piękna budowa, na której święci pracują. Czyści, oddzieleni dla Boga ludzie, którzy są zbawieni w Chrystusie, którzy już są niebiańskimi ludźmi tu na ziemi, którzy mają miłość wzajemną i troskę o siebie nawzajem, bo Chrystus ich tym napełnia. My jesteśmy jak naczynie gliniane, ale skarb jest potężny, wspaniały. I ten skarb zabezpiecza nas. Takie gliniane naczynia, że my pójdziemy na wieczność do Boga. To jest nasza radość i nasze zadowolenie każdego dnia. Panie, gdybyś nie Ty, ale Ty wprowadziłeś mnie w te niebiańskie tereny i dzisiaj pokazujesz mi niebo coraz bardziej i bardziej. Ileż dzieci Boże dostają z tych niebiańskich rzeczy już tu na ziemi. To, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to Duch Święty objawia tym, którzy miłują Boga.
Chwała Bogu. A więc może chwileczkę spędźmy z tym domem. List do Hebrajczyków, 3 rozdział. Tą pieśń pamiętamy. Czy to dla mnie, Panie, Ty tam poszedłeś? To dla mnie, Panie? I w momencie to dla mnie, Panie! Chwała Bogu! To dla mnie! Rozumiecie, już od pytania przechodzimy do wykrzyknika. Tak musi być. Od niedowierzania. Dla mnie, tak jakiego człowieka Ty byłeś gotowy umrzeć na krzyżu? Panie, to dla mnie Ty umarłeś na krzyżu. Rozumiecie, przychodzi to myślenie do wyższego poziomu, do tego, do którego chce nas Bóg doprowadzać. I 3:6 czytamy, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. To nadal jest Chrystus. Nasza ufność to Chrystus. Nasza ufność ma na imię Chrystus, nasza nadzieja ma na imię Chrystus, nasze zbawienie ma na imię Chrystus, nasza miłość ma na imię Chrystus. Rozumiecie? Wszędzie to imię jest wywyższone. Jeśli będziemy żyć w imieniu Jezusa, mamy wszystko w tym imieniu. Bóg daje nam to wszystko. W imieniu jednego swego Syna umiłowanego. A więc to On jest tym. Jeśli tylko będziemy mieli Jego jako ufność i Jego jako nadzieję, będziemy na tej budowie cały czas. W 7 rozdziale listu do Hebrajczyków, 24 do 26 wiersza. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Nie ma już wyższego miejsca. W najwyższe miejsce. Gdzie my jesteśmy? W najwyższym miejscu jesteśmy. Już wyżej nic nie ma. Jesteśmy na tronie Boga po Jego prawicy w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Jakie to przeniesienie z królestwa ciemności do królestwa światłości, z porzuceniem starego umysłu, z porzuceniem starego sumienia, z porzuceniem starego działania. Oczyszczeni krwią baranka mamy wstęp do miejsca najświętszego. Nasycajmy tym nasze umysły. Nasz Chrystus stawia się za nami. To tak jak panna młoda patrzy, czy kawalerowi zależy na niej. Próbuje go. Patrzy, zależy. Wygrywa przeciwności. Będzie wierny. Czyście próby nie przeszli, mówi apostoł? Że Chrystus jest w was? Wasza nadzieja mieszka w was? Czyście próby nie przeszli? Bądźcie pewni. To jest sprawdzony oblubieniec. Nie zostawi cię, nie porzuci cię. W każdej chwili będzie z tobą. W twoich doświadczeniach nie zostawię cię, mówi. Będę z tobą po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nigdy nie sam, nigdy nie sama. A więc w obecności Jego, jak ukochana oblubienico, będziesz się zachowywać. Będziesz mówić to, co dobre, co miłe, co pożyteczne. Będziesz myśleć o tym, bo On zna twoje myśli, ten oblubieniec. I chce cię mieć na zawsze. Nie bój się. On ma dla ciebie te skarby gotowe. W każdej chwili. Nadzieja nasza oparta jest na łasce, a nie na naszym sposobie myślenia. Byśmy czytali list do Efezjan, ten 2 rozdział od 1. To jest tam właśnie też napisane. Opiera się to na łasce, a nie na naszych uczynkach. My do nadziei nie przychodzimy poprzez dobre uczynki. My do nadziei przychodzimy poprzez łaskę Boga, okazaną nam ludziom, swoim Synu Jezusie Chrystusie. A więc ta nadzieja jest dana nam za darmo. Nie za coś naszego. Bo gdyby było za coś naszego, to byśmy nigdy nie mogli mieć nadziei. Może jeszcze 9 rozdział 24 wiersz listu Hebrajczyków. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Jeszcze na potwierdzenie, żeby ten, który czyta list do Hebrajczyków, żeby pewność miał i świadomość tego, pisze apostoł. Chwała Bogu, że mamy taką sposobność należeć do tego wspaniałego Boga. Nasze myśli muszą być tam, z Nim.
Jak dobrze jest, kiedy człowiek, gdy się modli, myśli o nim, jest z nim, on jest tym człowiekiem w tej modlitwie. Wtedy człowiek odpoczywa jak dziecko przy swoim ojcu, jak uczeń przy swoim nauczycielu. Wtedy on nasyci tym, co jest bliskie jego sercu. Wtedy on nas przysposabia, dociera do nas, prowadzi nas. Ten, który jest naszą nadzieją, on w liście do Efezjan, to jest napisane, położył swoje obietnice nam, jak wspaniałe klejnoty przed wiarą, którą dał nam. I czytamy to w 5 rozdziale od 29 wiersza, może od 26, 5 w sumie. Chrystus umiłował Kościół i wydał zeń samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. On troszczy się o mnie i o ciebie, żeby nasz umysł, nasze serce, nasze życie było czyste, święte i nieskalane. On potrafi to zrobić. Zwróćcie uwagę, kiedy diabeł atakuje nas i próbuje nas ściągnąć w naszą pozycję, naszej walki z nim, nawet gdy my poddamy się mu i wejdziemy w tą bitwę w głupocie swojej, nasza nadzieja nie zawodzi. Chrystus nie zostawia nas wtedy i mówi, a dobra, chcecie, to sobie próbujcie tej bitwy. Nie, on wchodzi w tą bitwę i zaczyna do nas docierać, żeby przywrócić nas z powrotem. I jego myśli zaczynają nas otrzeźwiać, gdzie diabeł chciałby nam zabrać trzeźwość i nadać naszej bitwie z nim zwycięski przez nas charakter, podczas gdy on nas wciąga i tak naprawdę to on nas pokonuje. On chce włożyć w to pychę, popatrz, wygrywa ze mną, idź głębiej, pokonaj mnie jeszcze więcej. Wtedy Jezus stawia trzeźwość. Diabeł już został pokonany przeze mnie. Ta walka już została wygrana. Ty nie musisz udowadniać. Ty należysz do mnie. Diabeł różnymi środkami próbuje skazić prawe umysły dzieci Bożych. Jeśli nie umie cię pociągnąć w tym kierunku, będzie próbował w innym kierunku. A ty bądź dzielne, dziecko Boże, nie poddaj się wrogowi duszy swojej. Należ do Pana z całą radością, z całą uczciwością, bo to jest bardzo ważne. Drugi list do Koryntian jeszcze. 3 rozdział. Od 3 wiersza. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwały, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamto przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Widzicie, ta nasza śmiałość to jest Chrystus. Dlatego możemy być wolni. Nie ruszaj, nie kosz, nie dotykaj, to nie do nas. Chrystus wszystko może. Już nie jesteśmy niewolnikami starych zasad. Jesteśmy wolnymi ludźmi, by żyć na tej ziemi dla chwały jednego Pana, który nas wyswobodził.
Już nie według zakonu zapisanego na tablicach kamiennych jesteśmy rozliczeni, ale według zakonu, którym jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. A to jest zakon zwycięstwa. Zakon wolności. Dlatego śmiało sobie poczynamy i jeszcze śmielej będziemy sobie poczynać, im bardziej poznamy naszą nadzieję. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miał ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przeczytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. A umysły dzisiejszych chrześcijan również otępiały, gdyż oni nadal nie widzą Chrystusa, który jest nadzieją chwały w nich. I jeśli tylko zdejmie się tą zasłonę z ich umysłów, oni z powrotem zobaczą, kto jest ich nadzieją. I wtedy oddadzą Mu chwałę, należąc zawsze już tylko do Niego. Aby czynić tylko dobro, samo dobro i wyłącznie dobro. Paweł tu tego nie napisał, ale taka jest prawda. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, lekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Pamiętajmy o tym, niech to pozostanie w Tobie i we mnie. Nie musimy myśleć jak smog. Możemy myśleć jak Chrystus. Nie musimy mówić jak smog, ale możemy mówić jak Chrystus. Nie musimy żyć jak smog, ale możemy żyć jak Chrystus. Bo On tego chce dla mnie i dla Ciebie. Gdyby On tego nie chciał dla mnie i dla Ciebie, nie byłoby dla nas możliwe, aby o tym nawet pomarzyć. Ale z tego powodu, że On to chce, stało się dla nas to pewnym, że możemy sobie śmiało poczynać. Tu się stało rewolucyjne działanie Boga. I to dało nam podstawę, aby wyjść poza obóz tego świata i sposobu myślenia tego świata, aby być tam, gdzie jest nasz Chrystus. Teraz i na wieki. Nigdy nie zgódź się na to, żeby żyć bez nadziei. Bo nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boga rozlana jest w sercach naszych. Przez kogo? Przez Chrystusa, przez Ducha Świętego. Ale to Chrystus mówi, On przyjdzie przynieść wam to, co ja mam dla was i Ojciec. A więc mamy wspaniałą nadzieję. Jak ona ma na imię? Jezus Chrystus. Amen. Amen.